Gajstuk. Stumbel guj? I guj, nie, to stumbel i guj. Gaj, nie guj, co ty? Stumbel, gajst. Cześć, tu Oluś i tatuś, witajcie dzisiaj po raz pierwszy. Co? Na naszym kanale karty. Oryginalne karty Stumbel Guys, wydane przez Panini, wyprodukowane we Włoszech. I gdzie one są już dostępne, Olusiu, Ponczuciu? Na www. Best-toys.com.pl. .pl. Czyli Best Toys nareszcie ma swoją stronę. Tak. Oficjalnie już jest otwarta, nie trzeba już kupować na Allegro. Można bezpośrednio od Best Toys ze strony www.best-toys.com.pl i tam udawajcie się i kupujcie nowe rzeczy, czyli zaczynają wchodzić nowe produkty oprócz superfilmsów i innych zabawek, karty Stumbel Guys oryginalne. Ściągane. Prosto. Z Włoch. Okej. Okay. Dzisiaj otworzymy, bo możemy tutaj jest, jak dobrze pamiętam, ile, Olusiu, specjalnych kart? 70. 70 specjalnych kart w sumie. A łącznie jest... wszystkich jest 240 ileś. 240, a nie 230 ileś? 230, no. No 230 ileś i ogólnie mamy tutaj 20 saszetek. Dzisiaj otworzymy 10, w drugim odcinku kolejne 10. Olek, odlicz pierwsze 10. Mniej gadania, więcej otwierania. Raz. Są karty specjalne, tak jak mówiliśmy. I są z hologramami, mili Państwo. Zobaczymy, co nam się dzisiaj trafi. Olek odlicza. Ja sprawdzę, czy zostało na drugi odcinek 10, czy na Zolek nie oszukał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To leci na drugi, a to otwieramy. Uwaga, pierwsze karty na naszym kanale Best Toys, ale zanim zaczniemy, Olek, bo zawsze zapominam. Stawcie łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. I uwaga, werble. I mam nadzieję, że... Ciekawe, czy w każdej saszetce jest jeden jakiś ultra rzadki? Znaczy specjalna karta? Nie wiem. Ja też nie wiem. Chyba jest w każdym. Nie, nie, tak nie otwieraj. Tak, dobra już. Ale ja chciałbym powiedzieć, żeby nie zniszczyć sobie kart. Dobra, wyciągaj wszystkie. Nie pokazuj. To jest. Poczekaj. No nie, to jest. Tak, to jest. Dobra. To jest tył karty, a tu o, mamy jakieś z tymi, z hologramami. Dobra, lecimy. Pierwsze, Olek, prezentujesz. A bo to jest tak. Uj. Nie. Bo to jest, poczekaj, żebyśmy nie... Stumbel, nie, to tu są. A, to są, tak. A, dobra. To jest tył kart. No. Bo są, jest chyba 14, jeżeli się nie mylę, 14 kategorii. No. Pamiętasz jakąś? Tak, szkielety. Na przykład szkielety i ja jeszcze jakąś? Mechaniczne. Mechaniczne, sporty, roboty. Nie mechaniczne, tylko roboty. Tylko usiądź, Olusiu, usiądź. Dobra, Oluś, prezentujesz, jest pokazujesz. Po kolei, proszę bardzo. Wyciągamy pierwsza karta. Pierwsza karta to jest zwykły Stumbel, który to jest... Turystukę. Czyli turystyczny. Druga to jest taki banan, fajny. Zobaczcie, jak się fajnie mieni. Czyli to jest pewnie z tych ultra. Dark Pel Legendary. Czyli mamy Legendary. Czyli Legendary, mamy legendarnego. Dobra, kolejny. Uwaga, kolejny błyszczący. Patrz, super, fajne. Poczekajcie. Ale fajnie. Zobacz, jak gwiazdy się pojawiają. W ogóle zmienia ten. Ja muszę sobie zobaczyć. Musisz poruszać. Jak on się nazywa? Tylko Olusiu, trzymaj na wprost, tylko tak ci pokażę, bo pokazujesz tak od spodu, tak trzymaj i wtedy ruszaj. Ale ja tak pokazywałem, żeby ruszać. Dobra, a ja czekaj nazwę. Mamy Meumer? To jest taki Meumer. Dobra, kolejna. Kolejna też taka błyszcząca. Uwaga i... Ale poczekaj, ale fajnie te gwiazdki. No. Na boki weź, tak? Tak na boki. Tak. No, chyba fajnie, tak. Super. I pokaż, on się nazywa Anubis. I jest legendarny. I jest legendarny. Tutaj mamy epickie przebranie. Epickie przebranie to jest epic, a jest napisane tak. Epic? Nie, legendary. Jaki legendarny? Legendarny, jest ale napisane. Tak, legendarny był. Legendarny, kolejny Indianin, Carnivaler. I ostatnia z tej saszetki. Też legendarny. Też legendarny taki smok. Smok, bez hologramu. Otwieramy kolejną. Kolejną otwieramy i jedziemy dalej.
Ciekawe, czy się nam trafią. A, chcę ci tylko pokazać, zanim zaczniesz otwierać, żeby nie niszczyć karty. Bo najlepiej tak, żeby... Wiem, że tak, wiem. Że się rozdwaja, ale nie wiem, czy zrobisz. Okej, okay, dobra. Żeby nie zniszczyć karty. Ale usiądź, Olusiu. Dobra, jedziemy dalej. I co tym razem w tych legendarnych, oryginalnych kartach Stumble Guys? Nie, że... O, dobra. Okay. Nie. One są jakoś tak, poprzekręcane. Tu musisz... Tu pierwszą pokazuj. Pierwsza to jest w ogóle z tyłu piłka, patrzcie. Z tyłu. Czyli piłkarskie, bo chyba tam była też kategoria piłkarskie. Czy sportowe? Sportowe. Sportowe. Dobra, i a co tu jest na przykład? I... Daj na chwilkę. To jest zwykły, tak? To jest zwykły. Nie, to, to... Common. No common. Common to po angielsku zwykły. Common. Dobra, Swimmer Barbara. To nie jest on, tylko Barbara. Kolejny. O, ale fajny! Special, coś specjalnego, pierwszy. Specjal, czyli to jest najrzadszy na razie, jaki trafiliśmy. Tylko, że to nie jest użytkownik, tylko to jest... A nie, użytkownik, specjal, ale fajna woda. Teraz specjal. Się... Ole czodzior, i on się nazywa Tidal Wave. On jest taki w normalnej specjal. Grze. Ja go nie kojarzę, dawno nie graliśmy co prawda Stumble Guys. Kolejny, Olusiu. Kolejny. Taki pingwin złodziej, jest rzadkości epic. I pingwinaty. Pingwimatę, kolejna karta. Kolejna, kolejna, taki fajny jednorożec, legendarny. Legendarny, poka, 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 na poka. Czekaj, muszę sprawdzić na nazwę. Shimer, Shimer, nie wiem. Shimer albo Shimer. No. Zobaczcie, jak się mieni. Fajne te karty. No. Bo to są karty, bo czekaj chwileczkę, bo w ogóle to są karty kolekcjonerskie, ale można też nimi grać, żebyś wiedział. Wiem. Wiem. Wiesz, no to podawaj następną. Wiem, bo tutaj są te. Są nie numery albo ich siła, nie wiadomo co. No tak, ale to już trzeba. Siła. Trzeba. Ale zobaczcie, bo w każdym. Patrz, pokaż nowego. Każdy ma tutaj na górze znaczek. Pewnie ten znaczek coś oznacza, bo są różne. Kategorie może. Znaczek może kategorii. Nie wiem o co chodzi. Jak wiecie, jeżeli będą komentarze, to piszcie tu. Jeżeli nie będzie, to piszcie na społeczności. I tu był Olek. Epicki. Epicki Bright of Stammenstein. No nie wiem, coś z mrozem ogólnie. Nie. Nie? A jak to nie? Jest przecież Frankenstein. A, z Frankensteina, tak, ja czuć mam, masz rację. I teraz mamy takiego bardzo fajnego. Uuu, ale fajnie się mieni. Fajnie kolory. No. Takiego w kolorach Wielkiej Brytanii. Uncle Sam, czekaj, wujek Sam. Mityczny, wujek Sam, mityczny. Dobra, jedziemy z następnym, Olusiu, Ponczusiu. Tylko usiądź, kochanie, bo już mówię już trzeci raz niepotrzebnie. Zresztą robię, jak chcesz, musimy po prostu dalej chyba kamerę odstawiać, żeby cię było bardziej widać. Czekaj, bo to tak robiłeś? No tutaj, tu. Okay. Tu na samej górze, żeby przypadkiem kart nie uszkodzić, ale tu już ci się rozwoiło. Wiem, ja tak. Tu i potem tak. Dobra, pokazuj następne, jedziemy. Uuu, już widzę, fajnie. Teraz mamy takiego oto klauna, chyba rzadkie, tak rzadki, to jest rzadki. Widzisz rzadkość? Zobacz sobie, przeczytaj. Rzadkość. Uncommon. Clown Fizzbo. Uncommon. Uncommon? Uncommon. Rzadki. Uncommon. Mamy klaunika, jedziemy dalej. Następna karta. Viking też rzadki i nazywa się Viking Bjorn. No. Takie typowo wikingowskie imię, że tak powiem. I jedziemy dalej. O, coś znowu ze mamy Uncommon i takiego oto gościka w szaliku, który nosi nazwę Winter Blues. Czyli zimowy blues, a może z blue połączenie, nie wiem o co chodzi, nie szkodzi. 85, ale nie wiem czy to tutaj akurat, to nie wiem czy nie jest numer karty. A tutaj oznakowanie, jaką ma moc na przykład. Wiesz, to nie jest. Przecież tak już było kilka razy. Tak? Ale to na przykład moim zdaniem może być numer karty. Nie. No zobaczymy. Moim zdaniem to jest numer karty, bo jak są moce podawane, to zawsze jest inaczej. Mamy drugiego takiego banana, ale... Takiego fajnego. On jest taki fajny, naprawdę. Zazdroszczę ludziom, którym go ma. A, on takiego jest taki fajny. Mówisz o tym w grze w sensie.
Czy mamy już dwa banany? No, ale i widzisz, i dobrze myślę, bo zobacz, ten ma banan numer 200, a ten ma 202, czyli po kolei. Jak potrafimy banana na przykład 201, to czyli mam rację, stawiam kolację. Nie masz racji, nie wiadomo. Oczywiście, że mam rację, wiadomo jak zawsze. No i jedziemy i dalej. Teraz mamy takiego zombie boksera. Zombie bokser, fajny. Który jest mityczny. Mhm. Toxic Boxer. Toxic Boxer, okej, Osko, super Osko. Mamy jeszcze takiego rzadkiego Greenwood. Greenwooda. A, już wiem o co chodzi z kategoriami. Bo są różne kategorie i te kategorie właśnie są z tyłu może. Nie, to nie jest kategoria, bo to jest kategoria. Nie, bo to jest banan. Co ma banan wspólnego z kategorią? Kategoria moim zdaniem tył. Nie wiemy, dopiero pierwszy raz otwieramy, poznamy je bardziej, bo myślę, że na tych 60, w sumie 120 kartach, które otworzymy w dwa odcinki, się nie skończy, bo będziemy musieli zakupić, gdzie to, Olusiu, paczki? Na Best Toys. Best Toys. Linki macie w opisie i możecie, my też na pewno coś kupimy. Więc kupujcie już bezpośrednio ze sklepu, nie z Allegro. Dobra, jadę dalej z tym koksikiem, ale zanim znowu kolejna paczucha, to... Łapki w górę, subskrypcja i dzwoneczek. Dobra, jadę dalej i nie przedłużam. Pierwsza powtórka. O, zombie! Mamy pierwszą powtórkę. 180. Ole, fajny! Czyli powtórka idzie na bok. Patrzcie, jaskiniowiec pterodaktyl. Pterodaktyl, ale fajny, czadziur. Pokaż ja go, mi też. Ja go miałem w grze chyba. Miałeś go w grze. Hej, Flyer się nazywa, jest mityczny. Kolejny. Drugi pingwinek. Los pingüinos derywana maska anioła. Czyli pingwin. Epicki. Epicki. Ale wiesz, kochanie, patrz jak pokazuje, żeby... I też się świeci. Takie gwiazdki. Znaczy mienią się te gwiazdki. Dobra, jadę dalej z kolejnym. Kleopatra. Fajna. Kleopatra też z takimi gwiazdkami legendarnymi. Hologram. Hologramy są fajne. O dobrze, przepraszam, że przerwałem. Nie bij, synu. No, pokazuj. No, dawaj. Kleopatra legendarna tutaj macie. Legendarne. Ale dobrze, ja się ciebie zapytam, bo chciałem przerwać, tylko powiedzieć. Wiesz, jak to się nazywa? To, że one tak migoczą? Te gwiazdy. Co? No, hologramy. No, hologramy. Dobra, jadę dalej. I mamy pierwszy specjał, w sensie but, nie jakiś. W sensie specjalna emotka. Specjalna emotka, pierwsza. Pierwsza specjalna emotka. Super but to było z przyspieszeniem, czy z ślizgiem? Ślizgiem. Ślizgiem to było. Nie, to jest kick, kopnięcie przeciwnika, no co ty. No, ślizg. Nie, kick, kopnięcie. Ślizg, to się robi ślizg w grze. A nie, to w grze się... pamiętasz, w grze było też takie, że mogłeś kopnąć przeciwnika. Nie było kopnięcia przeciwnika, było tylko w ślizg. Było uderzenie z pięści na pewno. No dobra, nieważne, nie będę było się... Było przytulenie, był ślizg. A wyrzucenie? Jaki wyrzucenie? Dobra, nieważne, bo się będziemy kłócić. Siadaj, synu. Nie ma czegoś takiego. Dobra. Teraz, przecież ty nie znam. Dobra, i ostatni z tej... I ostatni taki dinuś, taki słodki, ale taki kusur, głupki pokaż, dinuś, tak, było widać. Taki dinuś epicki i nazywa się Dinogai. Dinogai, daj, bo nie pokazałeś, synku, zwracaj uwagę jak pokazujesz. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Kolejna karta, na razie mamy jedną powtórkę, zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 60 kart do otwarcia. Oluniu, Ponciuniu, weź się tak zwane, włączamy tryb szybszy. I się tak nie nachylaj, bo się nam kolory przyciemniają. Jakie 60 kart do otwarcia? Nie 60, tylko 6 razy 6, 36, przepraszam bardzo. Czyli chodziło mi o to, że bardzo mało kart otworzyliśmy do tej pory. O, El Primo! Dobra, dawaj. Ja patrzę, żartuję. Teraz mamy... Nie zasłaniaj ekranu. Luchador. El Primo. Epicki. Proszę bardzo, tak się prezentuje, drodzy Państwo. Kolejny, ja będę pokazywał. I teraz mamy gościa, który chodzi na golasa. Gościa, który chodzi... Cenzurę. Tak, ma cenzurę. Akurat tego z Stumblegaju mam. A tego też miałeś? Nie wiem, nie, ja go chyba nie. I był taki jeszcze, co było widać wnętrzności, tak? Dobrze kojarzę? Tak, był. Dobra, mamy golasa, który ma zasłoniętego piposzka. I co tam dalej? Teraz mamy o. Ultra Gal. Bo to jest kolejna kategoria, bo mi się przypomniała. Super bohaterowie. Jak ona się nazywa? Ultra Gal Legendary. Okej, jedziemy z następnym. Dasz mi tego zombiaka?
Którego zębiaka? Nie jednego zębiaka. Tego no ale o, jednego w podwójce. Nie, nie chciałem. Dobra, dobra, pokazuj dalej. Nie nachylaj się tak bardzo, kochanie, tylko tu ja będę zasłaniał. To chyba faktycznie nie są numery, tata. Bo tamte niby banany były obok siebie, a to nie jest, to są obydwa zombiaki, a to nie ale jest obok ten siebie. Jest inny, ten jest legendary, a tamten nie jest. I ten jest mieniący, no, a tamten nie jest. Ale są z tej samej kategorii. No nie wiadomo, czy z tej samej. Mówię wam, że nie z tej samej. Okej, okay, jedziemy dalej. Kolejna karta. Ale pokazałeś przed chwilą właśnie. Rubin Oskorbin, znaczy... Ale fajne. Rubin... Trochę wygląda jak w trójwymiarze, jakby wystawał z tej karty. Tata, patrz, czekaj, chcę coś pokazać. Ale usiądź i nachylaj się. Tak to nie mogę pokazywać. A tak to zmienia się barwy koloru, wiesz? Zmienia nam się, czekaj. Potem nie widać. Właśnie, nie on wyostrze, no. Tutaj mamy specjalną kolejną. Rubi Cupid. Rubi Cupid, okej. Okay. I jest mamy... super, fajna. Specjalna. Kolejna, nie nachylaj się tak. I mamy Sabertooth. Sabertooth, okej. Okay. Sabertooth, czyli a to jest też legendary. Bardzo dużo legendary mamy. No. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Bo legendary, ale wiesz, jakie są najlepsze? Jakie? No specjalne. Specjalne. Mamy ich chyba dwa na razie. Nie, chyba więcej. Dobra, to ty wyciągaj, otwieraj ruchy kluchy, syneczku, mój drogi. To ja ci przygotuję, bo ty... żeby widzowie nie widzieli. Co jestem? Kupa. Tak przesłoniłem, bo one są w jedną stronę, drugie w drugą, żeby widzowie nie widzieli, jak ty przykładasz. Dobra, teraz... Christmas future, jakby przyszłość, future. Przyszłość świąt. Śmierć to jest śmierć. Śmierć w takim szaliku świątecznym i jest legendarny. Jest legendarny, kolejny. Kolejny już będę legendarny, pokazywał. Super Bones. Super Bones, ale fajnie. I on jest z kategorii właśnie kościotrupy. Mhm. Kolejny, Olusiu. A nie wybieraj i leć po kolei. Nie, tak nam się... nie wiem, się zagapiłem. Teraz mamy Mr. Fabio. Takiego, co spada w ogóle. Tak, on faktycznie spada. Dobra. I on jest zwykły. I tutaj mamy Poco z Brawl Stars. Poco Foco Loco. Który nazywa się Sugar School Mariachi. Sugar School Mariachi. Jadę dalej, Oluniu, Pończuniu. I trafiłem Robot Guy. Czyli z kategorii robotów. Tak. I pewnie kategorie mają... I ostatni, najlepszy, którego przełożyłem, żebyście go nie widzieli na końcu. No to powiedz, a ja coś chcę się zapytać widzów, no. Czekaj, muszę najpierw przyjrzeć. Dobra. Dynamitro! O, mamy drugiego takiego, też specjala. Super. Nie to jakiego drugiego, nie mam. No w sensie tamten był taki czerwony, bordowawy. No wiem, bo... A to jest ninja? Tego ninja to ja mam. Dostałem od któregoś z widzów. Mi się przypomniało. Niebieskiego ninja. Wiem. W ogóle tak za pamięci dziękuję. Kolejna karta. Zostało ile? Zostało 4 razy 6, 24. Tam jeszcze jest teraz specjalnie w grze całej? Tamtej? Ile? 90. Wiem, słyszałem, jak rozmawiałeś dzisiaj ze swoim kumplem Leonem. Pozdro, Leon, dla ciebie. Dawaj. I mamy... Pierwszego Oni, Garmadon Oni, Lego Ninjago Oni, Oni. Nie ma Oni. I Legendary Oni. Oni. Kolejna karta. Teraz mamy rzadkiego takiego poszukiwacza, Finder. I teraz mamy epickiego Blue Demon. Niebieski demon. Super, skurdotosko i kolejna. I teraz mamy Yeti Kotleti, radę dał, został sam.
Już, no to super, świetnie, dziękuję, brawa dla Olsia za wykon. I taka lekarka, która... Chyba pielęgniarka. Pielęgniarka, lekarka, jeden pies. Nie, nie jeden pies. Tak. Jakbyś powiedział lekarce, że jest pielęgniarką, to już by nie był jeden pies. Jest zresztą Nursey Joy. Był jeden czyli pies, bo by leczyło. Nie, nie, to jest bardzo dla niektórych... I mamy kolejną emotkę, okay, którą tato pamiętasz. Serducho, czyli druga emota. Tak. Serducho, czyli przytulanie. Przytulanie. I ostatnie, Anie, jeszcze jedno. To otwieraj tą. Jak jeszcze jedno, co? I ostatnie dwie otwieramy razem. Na koniec. Super. Ok, jedziemy dalej. No i tutaj. Ale poczekaj, ale myślę, że dla fanów Stumble Guys, którzy grają namiętnie te karty Revelation, The Competition. I teraz oddaję no głos Olkowi. Tutaj. Którą jedną z najbardziej chciałem mieć w ogólnie w Stumble Guysie. Ale udało ci się ją zdobyć? Nie. Ale fajna ona jest, jak ona się nazywa? Wiem, wiem, że to jest fajna. Okej, dobra, już nie płacz, synu, popłaczesz później, jak skończymy nagrywać. Teraz kolejna karta. Dobra. Bidolek. Naprawdę mi złoczuję, daj mu tylko, żeby tak ciężko jest. Okej, pokazuj karty. Czekaj, czekaj, już. I mamy Yeti Kotleti, Yeti Kotleti drugi, tak jest, drugi Yeti, ale tamten, chociaż mi się ten chyba bardziej, Frost Yeti, zimowy Yeti, przecież Yeti patrz, zawsze tata, zimowy. Mówiłem. Okej. Okay. Czekaj, chcę ci tylko pokazać, patrz, to samo jest. No dobrze, to znaczki to samo, to znaczki oznaczają, której tej kategorii są. Okej, okay, a numerki to numerki. Tak mi się wydaje. To jak się nie gra? Nie wiem, może się jednak nie gra. Dawaj, pokazuj, bo to są kolekcjonerki. Teraz mamy więźnia Inimate 176. Takiego oto pana. Supersko. Dark Fear Base z anime specjalnego, kolejnego specjalnego. Karateka. Uda! I kolejny. I teraz mamy, mieliśmy Blue Demona, to teraz mamy Red Demona, i który Red się jeszcze Demon błyszczy. Błyszczy się. Red i mamy Demon jeszcze i ostatni legendarnego Złote Rękawice. Złote Rękawice. Bo tak się po polsku mówi. Mm-hmm. Golden Glovers. A Glovers to nie wiem, czy rękawice. Rękawice. Okay. Dobrze, dobra, dobra, no zwierzę, to nie znam tak angielskiego jak ty. No, no jasne. Nie, na 3-4 otwieramy razem teraz. I pokazujemy, zobaczymy, kto będzie miał lepsze karty. Uwaga, ja sobie tylko poukładam. Poukładaj sobie według twojego stopnia. Czyli uważasz, że który. 5 minutes later. Okej, okay. Olek, ja gotowy. I prezentujemy pierwszy, a widzowie sobie sami będą decydowali, która z kart fajniejsza. Uwaga! Dawaj, Olek, pierwsza. Co? Nie mówi się co. Uwaga. 3, 2, 1. Bert Jordan. Rzadki. A ty? Ale taki. No to wiadomo, że twoje miałeś od najgorszej do najlepszej ułożyć. No dobra. No dobra, już zostaw, już trudno. Bo teraz będziemy 8 godzin czekać. Bardzo fajnie, oczywiście wygrał z tą kartą, no ale troszeczkę nie tak układał. Uwaga, u mnie kolejna! Super karta, epicka. El Crowards, czyli krowa. A ja mam takie. A ty masz kongurka walczącego, kiedyś miał Tobiasz taką maskotkę, wiesz? Identyczną. Wiem, wiem. Była w szkole też, ją daliśmy. Nie wiem, czy kojarzysz, jak chodziłeś, ale może nie kojarzysz. I uwaga, kolejna karta. Legendarną ja mam. Uwaga, 3, 4. Horse. No nie, wygrałeś. Masz emotkę, a ja mam. I to fajną. I to fajną. Takiego z trochę, że tak powiem, z Egiptu. No daj kartę. Ale ty wszystko pokazujesz. Nie. Moja kolejna karta, która mi się bardzo podoba. Legendary czarno-biały chłopaczek w jokejce. Retro Rocka. Wiesz co, jestem ciekaw, czy te karty też są wyceniane. Ile są warte, ile warta jest ta najrzadsza. Ja też. Trzeba to sprawdzić kiedyś. Co tak to kiedyś dobra przyda. Okej, okay. Stumble King Legendary z hologramem. Supermana.
Uuu, fajnego masz. Patrz, pięć wystawia. I jedziemy z koksikiem, no, co tak, no dobra, okej, okay. I moja najlepsza, i zobacz, jak, że to się zgadza, numerki się zgadzają, goły, banan, debeściak, zasłonięte, ma skórki na dole, skórkę ma tylko na głowie, i to jest mis, no? Mityczny. Mityczny. A ja mam cyborga. I tak moje wygrywa. Mam dwóch golasów już. Ej, no bo ja na początku dałem najlepszego, to jest mój. A, no twój by wygrał, no wiadomo, wiadomo, przecież sobie żartuję tylko. Dobra, moja ostatnia karta debeściarska, ty już wszystkie pokazałeś, bo tutaj chowałeś, tak, wszystkie. Mamy 60 kart, zapraszamy na kolejny odcinek, gdzie będzie kolejne 60, zobaczymy, mieliśmy tylko jedną powtórkę, czyli zebraliśmy 59 kart. Czyli nam zostało, szybko policzyłem, 171 kart do zebrania, żeby mieć wszystkie. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górze, o Best Toys, że otworzyli stronę, o subskrypcji. I o Best Toys. I żegnamy was cieplutko. I o dzwoneczku, żeby pamiętać o stronie Best Toys. I o dzwoneczku normalnie. A dobra, zobaczymy, czy zapamiętasz, jaki jest adres do strony Best Toys. Best. No. Myślnik, no. toys.com.pl. Może się kiedyś nauczy, bo to jest naprawdę tak trudne. No. Okej, okay, trzymajcie się, Stambelge i Jacki, kolejne karciaki. Nie rozrzucaj, bo ja nie będę tego zbierał. No dobra, proszę, no proszę. Czekajcie, sekundę. Uwaga, sekundę. Jeszcze nie odchodźcie, jeszcze chwilę. O, bo to weź odwrotnie. Olusiu, bo to już nie ma czasu, już nie znać. Golasa. Dobra, znalazłeś golasa, żegnamy. Golasa!